Elolo, tutaj się w dzisiejszym odcinku będę oceniał jedzenie z Minecraft w skali od S do F. I ten odcinek nie jest częścią żadnej serii, po prostu myślałem, że będzie fajnie zrobić taki odcinek. No więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy już do odcinka. Więc pierwszym jedzeniem na tej liście to jest jabłko. Ja myślę, że jabłko dam chyba na E albo F, nie wiem, bo trudno je zdobyć, nie daje za dużo jedzenia, więc nie wiem, chyba na E. Można skraftować z niego złote jabłko, więc nie wiem, chyba dam je na E, bo F to jest takie trochę za ekstremalne. Myślę, że dam je na E, bo da się z niego skraftować złote jabłko, więc to jest chyba jedyna rzecz, która robi je dobre. Okej, więc jabłko daję na E. Okej, więc już się przemieszczam na E, bo nie jest to za dobre jedzenie, ale za to można skraftować z niego złote jabłko, więc to jest chyba jedyna rzecz, która robi je dobre. Więc no dobra. Okej, więc jabłko będzie na E. I gdyby się nie dało skraftować z niego złotego jabłka, no to chyba byłoby na F, ale no, nie wiem, może w sumie nawet na D. W sumie nawet lubi jabłko, dobra, niech będzie na D. No bo jest w sumie całkiem dobre, nie jest aż taką tragedią. Okej, dobra, więc teraz przechodzimy do następnego jedzenia, czyli zupa. Zupa grzybowa. Okej, więc no, zupa w sumie daje nawet całkiem dużo jedzenia. Więc nie wiem, chyba to pójdzie na C albo na B. W sumie chyba myślę, że na B, bo to jest całkiem dobre jedzenie, całkiem łatwo też je skraftować. No to chyba to będzie szło na B albo na C. Nie wiem, ja myślę, że to chyba idzie na B, bo B to jest całkiem dobra ocena dla tego jedzenia. Dobra, więc okej, to zupa idzie na B, bo jest całkiem łatwe do skraftowania i też daje dużo jedzenia. Tylko że nie da się stakować, więc to jest jedyna rzecz, która chyba powstrzymuje zupę od oceny A. No więc zupa idzie na B. Okej, teraz przechodzę do następnej rzeczy. Okej, no więc chleb. Chleb jest takim średnim jedzeniem, chociaż łatwo jest kraftować. No to nie wiem, czy idzie na C czy na B. Chyba na B. No chyba chleb idzie na B albo na C. No chyba na B, bo jest całkiem łatwy do skraftowania i też daje dużo jedzenia, więc dobra, czyli chleb idzie na B. Okej, chleb jest na B. Teraz co, surowe jedzenie. Okej, czyli surowe jedzenie to nie jest aż takie dobre, więc no, chyba dam to na E. Daję to na E chyba, bo daje mało jedzenia. Po przepaleniu robi się dobre dopiero, więc myślę, że dam je na E na razie. Też w sumie może na D, też z jabłkiem, bo jabłko też jest takie trochę słabe. Nie, może dam jabłko na E jednak. Dobra, wiem, może, dobra, daję jednak jabłko na E, a to może dam na D, bo w sumie to jest chyba trochę lepsze niż jabłko, bo chyba daję tyle samo co jabłko, ale za to można przepalić też. Teraz myślcie, czy dać to jabłko w końcu na D czy na E. No chyba dobra, jabłko już niech zostanie na E, bo jest trochę słabe w sumie. Okej, następną rzeczą jest tutaj to, tylko że przepalone, czyli przepalona wieprzowina. Więc przepalona wieprzowina jest całkiem dobra, więc daję ją chyba na A albo S. W sumie nie wiem, A albo S, chyba S, bo to jest całkiem dobre jedzenie. Dobra, daję to na S, bo jest łatwe do zdobycia, daje dużo jedzenia, też się stakuje, więc to jest chyba idealne jedzenie, więc daję je na S. Okej, więc następnym jedzeniem jest złote jabłko. Złote jabłko też jest spoko. Złote jabłko idzie chyba na A, ale tutaj to następne, zenchantowane jabłko, to chyba idzie na S, bo jest całkiem dobre nawet. Okej, więc zenchantowane złote jabłko idzie na S. Okej, więc na razie wygląda to tak. Więc następnym jedzeniem jest ryba. Ryba chyba pójdzie na E, no bo nie jest to takie aż dobre. Chyba idzie na tą samą ocenę co jabłko. To ta ryba idzie chyba też na E z jabłkiem. Ta ryba za to idzie chyba na F, bo to jest praktycznie niejadalne nawet chyba. Nie mam nawet pojęcia, czy ta ryba jest jadalna. Idzie od razu na F. Nie, nie lubię tej ryby. Nie wiem nawet, czy da się zjeść. Nie, chyba da się zjeść, tylko że daje tylko jedno mięsko. Ta ryba kolejna, no to też chyba idzie na F, bo po zjedzeniu daje zatrucie. Więc to też chyba idzie na F. Więc na razie nie mam niczego na C, to może coś dam na C zaraz. Okej, tu są te pieczone ryby. Okej, więc ta pieczona ryba idzie chyba, nie wiem, na C może albo na B. W sumie może mam pomysł. Może tą rybę dam na razie na B, a chleb dam na C, bo nie jest w sumie aż taki dobry. A tą rybę dam na B. Okej, teraz to ma bardziej sensu. No w sumie teraz to się zgadzam z tym. Teraz jestem szczęśliwy z tym. Ta chleb musi być na C chyba. Okej, więc pieczona ryba będzie na B w sumie. Więc kolejna pieczona ryba też chyba idzie na B, bo to jest praktycznie to samo, tylko inny rodzaj ryby. Okej, więc dobra, mam tą rybę i daję ją na B.
O, następną rzeczą jest ciasto. Tutaj jest ciasto, więc ciasto nie wiem gdzie idzie. Chyba nie wiem, D. D albo C. Dobra D, bo w sumie trochę jest słabe. Daje mało jedzenia. Więc chyba dam je na D. D to jest dobre miejsce dla tego ciasta. Okej, okay. Dobra, ciastko to chyba będzie na C. Chyba C. Chyba idzie na C. Jest całkiem okej. Okay. Okej, okay, więc ciastko idzie na C. Następną rzeczą jest melon. Okej, okay, więc melon chyba pójdzie na, nie wiem, E albo D. Chyba D, więc daje na D. No w sumie na D jest całkiem dobrze. Upieczone wodorosty chyba to się nazywa. Okej, okay, dobra, już wyciąłem te upieczone wodorosty. Okej, okay, więc upieczone wodorosty to nie są za dobrym jedzeniem, ale jest za to łatwe do zdobycia, więc nie wiem, czy dać je na C, czy na D, czy na E może, nie. Chyba na C, bo jest całkiem łatwe do zdobycia. Nie daje za dużo jedzenia, ale za to jest łatwe do zdobycia, więc chyba idzie na C. Okej, okay, następną rzeczą jest nieupieczona wołowina chyba. Czy to wołowina jest? Tak, chyba to wołowina jest. Więc no, wołowina idzie na... Gdzie było tutaj? D. No nie jest to za dobrym jedzeniem, ale za to można przepalić i wtedy pójdzie na S. Okej, okay, dobra, tutaj jest to, więc to idzie od razu na S. To jest najlepsze jedzenie w grze, więc idzie od razu na S, najlepsze jedzenie w grze. Gdzie to podział się? Okej, okay, dobra, idzie na S. Od razu S, okej. Okay. Teraz tutaj kurczak. Kurczak chyba pójdzie też z tymi innymi, chociaż może na E, bo ta na E chyba, bo to jest chyba jedno z najgorszych jedzeń, bo nie dość, że nie da aż tak dużo jedzenia, to też można się zatruć, więc dobra, idzie na E. Upieczony kurczak za to chyba pójdzie na A, razem ze złotym jabłkiem, bo nie jest aż takie dobre jak chyba inne jedzenia upieczone, ale za to jest całkiem dobre nadal. Więc idzie od razu na A. Okej, okay, zgniłe mięso. Okej, okay, więc zgniłe mięso, nie wiem, może na F czy na E? Chyba na F. Ta, zgniłe mięso chyba idzie na F. F. F, bo się można zatruć. Jedyna sytuacja, w jakiej ja bym zjadł to, to jakbym uciekał przed potworami, a nie miał sprinta w sumie chyba. We wszystkich innych sytuacjach jest ono dziadostwem totalnym. To tak samo, od razu idzie na F. F, okej, okay, do śmieci idź. Okej, okay, co tu jest dalej? Tutaj jest marchewka. Marchewka jest takim dobrym jedzeniem, łatwo jest zdobyć. No to nie wiem, marchewka A czy... Chyba idzie na C, bo jest całkiem dobrym jedzeniem, ale nie jest perfekcyjne. Okej, okay, ziemniak. Ziemniak chyba... Będzie pod marchewką, bo nie jest aż taki dobry jak marchewka, myślę. Ale też jest wciąż całkiem dobry, więc chyba będzie na D. Albo może na E. Chyba na E idzie, bo nie jest aż takim dobrym jedzeniem. Okej, okay, upieczony ziemniak będzie na B chyba. Całkiem dobre jedzenie, więc idzie na B. Ten ziemniak idzie chyba na F od razu. Ten ziemniak od razu na F idzie. F, od razu F. Okej, okay, więc ostatni rząd tutaj tego jedzenia już będzie skończone. W zasadzie moja lista wygląda tak. Zobaczę, czy coś jeszcze chcę zmienić. Nie, chyba jest dobrze, no. Chociaż w sumie nie wiem, czy jednak to jabłko dać na D. W sumie może dam to jabłko na D jednak, bo jest to całkiem dobre w porównaniu do tych innych rzeczy na E. Więc przeniosę je na D. Tutaj te rzeczy przeniosę tu. Teraz to ma więcej sensu chyba. Dobra, więc następna rzecz to jest ciasto z dyni. Ja myślę, że ciasto z dyni jest całkiem dobre, więc chyba idzie na A albo B, albo może C. C czy B? B chyba, bo jest całkiem dobre jedzenie, bo może na A? Nie, chyba nie na A, bo jest trochę za słabe na A. Chyba idzie na B. No, B to jest chyba dobra ocena dla tego. Okej, okay, następna rzecz. Surowe mięso z królika chyba idzie na E, tak jak z tym mięsem z kury. Bo nie jest aż takim dobrym mięsem. Chyba, ja nie widziałem w życiu nikogo, kto by jadł to. Więc no, chyba to nie jest dobre mięso w ogóle. Nawet nie pamiętam, ile to daje mięska. Ale nie lubię tego mięsa, no. Idzie na E. Za to upieczone mięso z królika, to chyba pójdzie na D albo na C, chociaż nie wiem, chyba na C sobie zasłużyło. Więc za to upieczone mięso z królika daję na C chyba. W sumie może na B, w sumie B, B jest lepszą oceną. Więc następną rzeczą jest ta zupa, nie wiem jak to się nazywa, to jest chyba ta zupa, co się robi z królika i tam z innych rzeczy. Więc ja nie wiem, czy to jest dobre. Bo w sumie nie jadłem nigdy tego, ale jest cudne do zrobienia chyba, więc dobra, daję to na E chyba, albo na D. Na D chyba, na D jest dobra ocena. Bo jest cudne do zrobienia, ale za to jak się zrobi, no to jest nawet całkiem dobre. W sumie
Na E chyba. Na E, bo jest słabe nawet. Ta, na E. Okej, kolejną rzeczą jest surowe mięso z owcy, czyli surowa baranina. Więc surowa baranina idzie z innymi surowymi mięsami na D, gdzie w sumie może na E. Nie, na D, na D. Na D. Za to upieczona baranina chyba pójdzie na A, bo nie jest aż takie dobre jak inne mięsa, ale jest wciąż całkiem dobre, więc chyba pójdzie na A, bo na pewno nie na S, na A. A jest dobrym miejscem. Okej, burak. Buraka nie lubię za bardzo, więc dam chyba buraka na D. Albo na E. Na E czy na D? Na D chyba, bo nie jest aż takie dobre, ale myślę, że jest lepsze niż te inne tutaj na E. Za to zupa z buraka chyba idzie na C. Tak, idzie na C chyba. Okej, więc zupa z buraka za to chyba pójdzie na C, chociaż nie wiem. Ta C chyba. C to jest chyba dobre miejsce dla tej zupy. Więc ostatnią rzeczą oprócz butelki z miodem jest to jagody chyba się nazywa, czy nie pamiętam jak to się nazywało, bo chyba na Bedrock Edition to się nazywa, jak to się nazywało? Nie pamiętam jak to się nazywa, ale na Java się nazywa słodkie jagody, a na Bedrock to się nazywa, nie pamiętam. Nazywało się jakoś dziwnie chyba na Bedrock. Okej, ale to jest no całkiem dobre jedzenie i też łatwe do zdobycia, więc pomyślę, że tutaj chyba z marchewką to pójdzie. Tak, z marchewką chyba tutaj do C pójdzie, bo łatwe do zdobycia, tak samo jak marchewka, ale w sumie trochę gorsze niż marchewka, to może na D. Nie, bo to jest łatwiejsze do zdobycia niż burak, ale za to gorsze niż marchewka. Dobra, chyba na C, bo chyba marchewka też jest trudniejsza do zdobycia. A to jest łatwe, więc to jest łatwe do farmienia też, więc idzie na C. Okej, ostatnia rzecz w tym odcinku, no to będzie butelka z miodem. Więc butelka z miodem idzie chyba na A albo na B. Wydaje mi się, że na B, bo jest całkiem dobre. Albo na A, bo jest mało rzeczy na A, to w sumie na A idzie. Bo jest całkiem dobrym jedzeniem, tylko trochę trudno to zdobyć, ale w sumie daje nawet dużo jedzenia, więc to, że daje dużo jedzenia, nadrabia fakt, że trudno to zdobyć. No, ale tak wygląda już moja lista. I okej, no, więc tak wygląda moja lista. Jeszcze popatrzę, czy coś chcę zmienić. Chyba nie, chyba już skończyłem tą listę. No więc to by było na tyle, fajnie się nagrywało ten odcinek, chciałem sobie zrobić po prostu taki odcinek, bo no pomyślałem, że fajnie byłoby zrobić taki odcinek. W sumie mogę zrobić listy innych rzeczy w Minecraft jak chcesz. Możecie napisać w komentarzu co chcecie jeszcze, żebym zrobił. No więc ten odcinek jest częścią żadnej serii, po prostu sobie chciałem zrobić taki odcinek. Ale jak chcecie to mogę zrobić to serią regularną. No więc tak wygląda moja lista. To by było na tyle z tego odcinka. Nie zapomnij dać łapki w górę oraz zasubskrybować. To byłoby na tyle. Elo. Cześć. Pa, pa, pa.